Ty słyszałeś? Że niby co? No, te Issachary jakieś tam alfabety mają. I to nowe. Nie alfabety, ale książeczkę o alfabecie. No właśnie, o jakimś tam panu Chniebrańskim. Ty to musisz chyba wrócić do szkoły, żeby się nauczyć czytać. A, czepiasz się. I to jak rzep psiego ogona. O, wypraszam to sobie. Zostawcie mój ogon w spokoju. No, ta książeczka nosi tytuł Pan Alfabet Hebrajski. A kto to jest ten Chniebrański? Znasz tego gościa? To nie żaden pan, to taka przenośnia. Tu chodzi o alfabet języka hebrajskiego. A na co mi on? No bo po hebrajsku Biblia jest napisana. No co ty nie mówisz? A ja myślałem, że po angielsku. I co? Issachary całą Biblię po chniebrańsku wydrukowali? Nie, no co ty gadasz? Oni tam opowiadają o literkach hebrajskich. Co one oznaczają? Opowiadają o różnych przekładach Biblii. I to wszystko jest wierszem. To oni są poetami? Ale numer! No wiesz, ja już sobie poczytałem. Genialny tekst. Nawet zapamiętałem kilka rymowanek. O, posłuchaj. Alef uczy się od rana. Jego mądrość jest nam znana. Umie liczyć do 1000, śpiewa Bogu wciąż bez końca. No tak, no, ty to jesteś uczony, to możesz sobie takie rzeczy czytać. Głupoty gadasz. To jest dla wszystkich, młodych i starszych. Tam każdy coś dla siebie znajdzie. O, posłuchaj. Lamet jest pasterza laską, przychylnością oraz łaską. Laska liczy, owce ćwiczy, i te mądre, i te knombrne. O, dobrze, że owce, a nie koty. Tobie to by się taka laska przydała. A posłuchaj tego. Ków od małpy nie pochodzi, każdy się z tym ze mną zgodzi. Ków potrząsa, kiedy chwyta, by głupota wyszła skryta. Wow, ale fajne. To ja chyba sobie już pójdę kupić. Witajcie drodzy i kochani. Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy interesują się Biblią i językiem hebrajskim. Udało się nam przygotować kolejną publikację. Pan Alfabet Hebrajski. A ponieważ Biblia w ogromnej części jest spisana poezją, to ten wykład Słowa Bożego i nauczanie o alfabecie hebrajskim zostało przygotowane, napisane wierszem. Oddajemy w Państwa ręce niebanalny wiersz edukacyjny i jednocześnie komentarz do Pisma Świętego, który przybliża nam szczegółowo alfabet oraz język hebrajski w jego biblijnym wymiarze. Autor zawarł w tekście wiele niuansów związanych ze znaczeniem poszczególnych liter w alfabecie hebrajskim oraz różnorodność ich znaczeń. Publikacja dotyka w interesujący sposób problematyki współczesnej teologii i relacji chrześcijańsko-żydowskich. Dodatkowo też wskazuje, że budowanie doktryn na bazie tłumaczenia Biblii w innym języku niż hebrajski może doprowadzić do wypaczenia oryginalnej myśli zawartej w Piśmie Świętym. Lekkie pióro, dobra zabawa, ciekawe porównania i trafne konkluzje. Zapraszamy do przygody poznawania języka Słowa Bożego, czyli starożytnego języka hebrajskiego. Zamówienia można składać na adres izaak.baruch@gmail.com. Również na Allegro lokalnie, użytkownik Misraim. Lub przez księgarnię chrześcijańską Sharon w Ustroniu. Informacje są zawarte w opisie pod filmem. Zapraszamy serdecznie.